No elo, ja jestem Hania S. i czuję się trochę jak emocjonalny przedszkolak. Gdy byłam w szpitalu i ośrodku terapeutycznym, to przez ponad pół roku chodziłam na zajęcia ze społecznego poznania. Co tam się robi, zapytacie? Otóż na przykład uczy się rozpoznawać swoje emocje, albo odróżniać fakty od domysłów, albo szuka się myśli alternatywnych dla tych naszych automatycznych. I wiecie co? Byłam wkurzona, że kurde, mam 20 lat, a czuję się jakbym była w emocjonalnym przedszkolu. I ja sądzę, że takie zajęcia powinny być obowiązkowo w podstawówce. Bo to są takie rzeczy, które przydadzą się w życiu każdemu. Bo gdyby wszyscy się tego uczyli i każdy to wiedział, to można by uniknąć tak wielu konfliktów i niejasnych sytuacji i różnych kłótni, problemów, nieporozumień, niedomówień. No... Oh. No dobra, ale o co chodzi tak w praktyce? Od czego zacząć? Bo naklejałam sobie tutaj fajnie wyglądasz i różne inne. I czuję się jak dziecko, bo codziennie odrabiam zadanie domowe z życia. Przykładowo wygląda to tak. To jest, zaraz wam powiem, tabelka, która pojawia się w różnych podręcznikach do społecznego poznania. Są bardzo różne wersje, powiem wam o tym, jakiej ja używam, czyli chyba najprostszej, bo zwyczajnie opisuje sytuacje, emocje, które się pojawiły, myśli automatyczne i myśli alternatywne. Co te chmury tutaj szaleją? No i co? Przeanalizujmy jakąś sytuację. Na przykład, proszę bardzo, kłócę się z dziewczyną. O co? Że nie posprzątała po sobie w kuchni. To się raczej dzieje na odwrót, w sensie to ja nie sprzątam w kuchni, a ona się nie kłóci, tylko mi mówi. Nieważne. A więc sytuacja, dziewczyna nie posprzątała w kuchni. Emocje, ja jestem na nią zła. I niby wydaje się to takie proste, ale w myślach automatycznych mogą się dziać cuda. Koteczek. U mnie kiedyś mogłoby zadziać się coś takiego. Jestem na nią zła, a sama czasem też nie sprzątam. Dlaczego jestem na nią zła? Mi nie wolno być na nikogo zła. Jestem beznadziejną za dziewczyną, ona zasługuje na kogoś lepszego. Skoro zasługuje na kogoś lepszego, to na pewno zaraz mnie zdradzi. Jak mnie zdradzi, to zostanę sama. I znowu tak będzie. Ludzie są beznadziejni, wszyscy mnie krzywdzą. Nie chcę żyć, idę się zabić. Czajcie to? Czajcie, co się tutaj zadziało? I serio? I właśnie, sytuacja była mega niepozorna, to znaczy dziewczyna nie posprzątała po sobie w kuchni, a skończyło się na tym, że ona mnie zaraz zdradzi i ja się zabiję. Bo jestem na nią zła, a jednak nie powinnam być zła, bo to nie jest nic takiego wielkiego. I to się serio mogło wydarzyć wtedy, bo ja faktycznie miałam taki schemat, że się obwiniałam za złość. I no, w tym kierunku to szło. Dlatego u mnie w myślach automatycznych dział się szał, po prostu szał. I teraz jak mam gorszy dzień, to się dalej dzieje. To znaczy, zawsze się dzieje, nawet jak mam dobry dzień. Tylko ja teraz umiem powiedzieć sobie, stop Hanka, te myśli to jest jakiś Saigon i to nie jest wszystko prawda. A wtedy nie potrafiłam. I czajcie, że wtedy, w tamtej depresji, jak szły tam te myśli alternatywne, że jestem zła, więc dziewczyna mnie zdradzi, ona zasługuje na kogoś lepszego i zostanę sama i w ogóle to się zabije, to ja nie byłam w stanie znaleźć myśli alternatywnej. To znaczy, to było jedyne, co przychodziło mi do głowy. A teraz, hej, dziewczyna nie posprzątała i może moją myślą automatyczną będzie, że dobra, to ja się zabijam, ale mogę usiąść i pokombinować nad jakąś myślą alternatywną. Na przykład, okej, to ja za nią posprzątam, a ona posprząta za mnie następnym razem. I nagle, wow, tak można! Tylko, że ja naprawdę pamiętam moment, kiedy ja siedziałam u terapeutki i powiedziałam jej, ale nie da się inaczej pomyśleć. Ja nie umiem. No szok, no. I psycholog mówiła mi, pani Haniu, niech pani ćwiczy, niech pani próbuje wymyślać te alternatywy. Niech pani to zapisuje. I kiedy ja usłyszałam to, co ona powiedziała, od razu, nie umiem, jestem beznadziejna, nie uda mi się, umrę, zawsze tak będzie. No nie? Czajcie. I naprawdę robiąc to, pisząc w tej tabelce, jak przedszkolak i opisując różne sytuacje, które są małe, ale w myślach urastają do jakiegoś dramatu, można sobie to myślenie jednak wyćwiczyć, okazuje się. I możecie spróbować. Ja na początku sądziłam, że to jest mega głupie i w ogóle w te myśli alternatywne nie wierzyłam. Ale za każdym razem, kiedy dopisywałam coś do tabelki, okazywało się, że w myśli alternatywne wierzyłam chociaż o te 0,5% bardziej. I tak kawałek po kawałku doszłam do momentu, kiedy hej, to naprawdę ma sens. Więc dopóki nie ma tego w szkołach, to ja polecałabym wam czasem zobaczyć, czy wasze myśli automatyczne nie zaprowadzają was gdzieś w maliny.
i czy jesteście w stanie zapisać i może nawet uwierzyć w jakąś myśl alternatywną. Tyle na dzisiaj, trzymajcie się, pa! A kto obejrzał do końca, pisze w komentarzu dywan.